W dzisiejszym odcinku Pimpek zbudujemy nasz domek, tak, taki niebieski, on będzie ładny! Co ty mówisz? Obrzydliwy jest ten niebieski, trzeba go rozwalić! Co ty robisz? No nie, ja to budowałem, Pimpek, ale my mamy sojusz, musimy zbudować domek, tak, dawaj, budujemy jeden! No tak, ale on musi być czerwony, takiego koloru! Nie, Pimpek, ja ci na to nie pozwalam, na mojej działce będzie tylko kolor niebieski, bo to mój domek! O, dobra, idę w takim razie do siebie, mam to gdzieś! Ja też, ale chwileczkę... A, atakują nas potwory, Pimpek, tak, musimy zbudować dobre te domy, pamiętaj! To co, idziesz do mnie? Nie ma szans, wiesz co, wolę budować u siebie, z czerwonego koloru zbuduję najlepszy czerwony domek! O nie, Pimpek, nie wiem czy ci się uda, bo ja tak naprawdę myślę, że niebieski kolor to jest trwalszy i na pewno mój domek będzie lepszy! Nie ma takiej opcji, jak potwory zobaczą mój czerwony domek, to na pewno się przestraszą i od razu pójdą rozwalić twój! Co, mój domek? O nie, Pimpek, czy ty chcesz wojnę na domki? Nie no, wydaje mi się, że mój domek będzie lepszy, więc teraz na pewno muszę zrobić za chwilę dobre zabezpieczenia. Nie ma szans, żadne zabezpieczenia ci nie pomogą. Ten twój niebieski domek będzie taki słaby, że rozwalą ci te potwory ten dom w sekundę. Nie no, teraz to naprawdę przesadzasz. Ja tutaj na razie robię ściany, ale za chwilę tutaj wszystko w środku będzie wypełnione. Ja też tutaj robię ściany i zobaczysz, że mój domek będzie ładniejszy od twojego. Nieprawda, dobra, ja w takim razie tutaj mam pomysł, że mogę tutaj wziąć sobie na przykład takie niebieskie schody. Tak, Pimpek, i teraz będzie takie wejście na górę, ale chwilę, znowu idą te potwory! O nie, mam nadzieję, że się zabezpieczyłeś, Paszek, ja jestem wysoko, tutaj mi nie dosięgną! Co chwileczkę, jak to wysoko? Faktycznie, to jest cheat, Pimpek, ten domek jest taki okropny i brzydki! Co ty mówisz? Nieprawda, twój jest brzydszy! No nie no, ale tutaj chodzi o to, żeby ten domek był jak najładniejszy. Zabieram się za budowanie tutaj w środka różnych rzeczy, więc na pewno tutaj będą jakieś meble i inne rzeczy. Spoko, ja też właśnie to robię i na pewno ten domek będzie mega lepszy od twojego, tutaj będę mieć tyle rzeczy w środku. Co? Ja mam nawet kibelek tutaj, dobra. A zresztą nie będę ci mówił. Wiesz co, Pimpek, zobaczę jak na końcu zbudujesz ten twój domek, bo ja będę mieć mega fajną bazę. Patrz, tutaj mam nawet o telewizorek. No dobra, powiedziałem ci. No i co? A ja też będę mieć takie super rzeczy. Kanapę, jakąś łazienkę. A zresztą też ci nie będę mówić. Zobaczysz jak do mnie wejdziesz. No nie no, Pimpek, nie mam zamiaru wchodzić do twojego głupiego domu. Dobra, w takim razie teraz wydaje mi się, że fajnie by było zbudować jakieś szklane coś. Na przykład z takiego materiału niebieskiego. Zbuduję tutaj na górze szybę. Tak jest, ja to nie jest przypadkiem szkło? Tak, wydaje mi się, że tak. Co ty robisz? Naprawdę ty robisz takie super rzeczy? Ja nie mogę być gorszy. Zobaczysz, też zrobiłem naprawdę kozackie przedmioty, które teraz postawię sobie w środku w moim domku. Dobra, jeszcze nie patrzę, ale za chwilę to zobaczę i teraz zbuduję, a tutaj zakrycie, żeby oczywiście nikt nie wszedł mi od środka i na pewno to wygram. Nie ma szans, co ty mówisz? Wiesz, jakie ja rzeczy robię w środku? Tak się zdziwisz, jak to zobaczysz. Ej, patrz, są Among Usy tutaj na dole. Dobra, ale one tutaj nie dosięgną. Zobacz, moja chata jest epicka i wiesz co, teraz zacznę sobie budować normalnie w środku różne rzeczy. Ej, tutaj mogę nawet sobie jakieś drzewka dać. Naprawdę? No co? Ja też mogę dać różne takie rzeczy. Chwileczkę, muszę zobaczyć, co ty takiego tam robisz. Ej, ty podglądasz, dobra, weź, bo ja się nie patrzę na ciebie. Dobra, ja tutaj zrobię takie wielkie ogrodzenie z takiego płotu. Teraz na pewno nie wbiją tutaj te głupie Among Usy. Ile tych drzewek dajesz? Co to ma być? To w niczym nie pomoże. Nie no, to jest w sumie dobre ozdobienie domku, a naprawdę będzie też przydatne, wydaje mi się. Jak to przydatne? Co ty mówisz? Takie zielone drzewa do niczego się nie przydają. Te potwory rozwalą cię w sekundę. Nie, no tutaj nikt nie wejdzie. Zobacz, Pimpek, dam sobie jeszcze tutaj w środku jakieś lampy i będę mieć naprawdę elegancko. I wiesz co, tutaj na górze za chwilę zrobię jeszcze mój pokój, ale teraz dam sobie jeszcze jakieś rzeczy, które będą ładnie wyglądać. No i co na przykład? Możesz mi powiedzieć? No kanapę na przykład, ale ej, no nie, no mieliśmy sobie nie mówić. No co, ale możesz mi powiedzieć, bo i tak bym od ciebie podglądał. Dobra, dam tutaj oczywiście jeszcze drzwi i takie, zobacz jak ładnie będzie się wchodzić. No nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że u mnie jest troszeczkę ładniej. Co, jak to ładniej? Dobra, ja teraz robię moje drugie piętro, ono będzie naprawdę epickie. Czekaj, idą kolejne potwory, to są baldi. O nie, naprawdę, i czekaj, one są takie wielkie, że mogą wchodzić do środku domka, nie! Ej, faktycznie mi też one weszły, jakim cudem, Pimpek, one są takie wielkie. Przecież nie dam rady, Pimpek, naprawdę, muszę się uzbroić i kupić jakieś rzeczy w sklepiku. Dlatego przejdę sobie tutaj i uwaga, kupię to. A nawet niech będzie taki dywan za 250 robuxów. 250 robux, ty oszalałeś! O tak, za chwilę zbuduję moje drugie piętro,
ale jestem ciekawy, co ty zbudowałeś, lecę do ciebie! Nie, co ty robisz, nie podglądaj mnie, ja tutaj buduję naprawdę super domek! Ej, naprawdę, ty to lepiej ode mnie zbudowałeś, o nie widzowie, ja, moja chatka w porównaniu do Pipka, to jest naprawdę bardzo słaba, dlaczego tak jest? Ho, i co, widzisz, ja jestem bardzo dobry w budowaniu, mówiłem ci! Ej, to prawda, dobra, muszę naprawdę ulepszyć moją kuchnię za chwilę, ale dobra, tutaj zrobię moje stanowisko komputerowe, gdzie będę siedział i patrzył się na wszystko z góry. No co, stanowisko komputerowe? Założę się, że na pewno nie będziesz mieć lepszego ode mnie. No nie wiem, nie wydaje mi się, bo teraz zrobię szklane te dachy i szyby i tutaj będę widział wszystko. Wow, to może być ciekawy. Ej, może zapożyczę ten pomysł do siebie. Nie no, Pipek, to jest akurat nielegalne. Musimy zbudować swoje pomysły, bo to inaczej nie będzie takie fajne. No co ty mówisz? Dobra, nie obrażaj się, ja i tak będę się tobą inspirować, ale czekaj, co to są za potwory? Czekaj, coś tam idzie. Ej, to są trole, widzę je, dobra, wiesz co, Pipek, one są chyba słabe, tak mi się wydaje, albo trolują. No nie wiem, nie bądź taki pewien, a co jak wejdą do naszego domku? O, mają bardzo wysoki skok. Ej, faktycznie, dobra, ale wiesz co, ja mam strzały i zresztą mogę jeszcze uciec na dywanie, więc na pewno nic mi nie zrobią. Dobra, muszę skupić się na budowli mojego domku, bo faktycznie tutaj jest bardzo słabo. To jest niesprawiedliwe, Luczek, ty masz jakieś super rzeczy, które pomagają ci budować, jak na przykład te dywany, a ja tego nie mam. No ale dywany tylko mi pomagają uciec przed tymi potworami, a tak to muszę budować to tak samo jak ty, więc uwaga, telewizorek i za chwilę tutaj będzie naprawdę ładnie. No to zobaczysz, ja tak naprawdę skończyłem moje pierwsze piętro i zobaczysz, teraz robię drugie. Serio, drugie? Nie, dobra widzowie, muszę tutaj zrobić oczywiście kibelek za chwilę, więc tutaj dajmy jeszcze, czekajcie, tą szafkę, żeby oczywiście tutaj położyć sobie rzeczy i naprawdę ten domek musi dobrze wyglądać. Nie ma szans, mój domek będzie wyglądać 1000 razy lepiej od twojego. No nie wiem, dobra, tutaj zrobimy sobie coś takiego i kibelek, nie, w sumie musi być biała ściana, więc wybierzmy sobie ją i tak jest, tutaj będzie naprawdę ładnie to wyglądać. Nie, na pewno to brzyd wygląda, fuj, zaraz tam do ciebie przyjdę i rozwalę ci wszystko. Ej, rozwalać nie można, ja ci tylko zobaczyłem. Dobra, czekajcie, tutaj będzie się wchodzić i musimy oczywiście zrobić bardzo ładny kibelek i wygrać z Pipkiem. Pipek mnie wkurza. Dobra, patrz, tutaj daję klopika, nawet dwa. Co ty tam powiedziałeś, jakiego klopika? I zaraz, po co ci dwa kible w domu? No nie wiem, dobra, tutaj mamy jeszcze lodówkę, niech będzie sobie, ale czekaj, w kiblu jeszcze co, jakie rzeczy możemy tutaj dać? Na przykład taki zlew, tak, do mycia rąk, to jest bardzo ważne i jeszcze jakieś lustro by się przydało, ale nie wiem, czy jest. Nie ma lustra, na pewno, nawet nie próbuj szukać. No dobra, w takim razie czekajcie, idę na górę i już wiem, co zrobię na górze. Tak, będzie taki mój mały pokój, zobacz, tutaj będę mieć jakieś łóżko, na którym będę sobie spać, tylko tutaj to zabiera dużo miejsca. A i co, czyli twój domek jest za mały, współczuję ci. Nie no, spokojnie, czasami są takie malutkie domki, z mojego łóżka od razu będę mieć tutaj takie biurko, tak. I wiesz co dam na nim? Na nim postawię taki fajny, epicki laptop. Czekaj, sobie usiądę, obrócę go i tak jest, zobacz to. No nie gadaj, co ty tam robisz? Ale to jest kozackie. O, też muszę mieć coś takiego. Widzisz to, Pipek? Naprawdę, główka pracuje, tak. I czekaj, co to są za postacie? Ty, to są staneczne jakieś gry, co to ma być? Nie, a to mnie rozwala pomocy. O, nie żyje. Dobra, ja w takim razie idę i chwilę, Pipek, co ty żeś zbudował? I co? Patrz na to, mówiłem ci, że mój domek będzie lepszy, on jest taki super. Ej, faktycznie, dobra, podoba mi się chyba bardziej, widzowie, zobaczcie na moją chatę, ona jest taka brzydka, ale dobra, wiecie co, ja muszę coś poddodnąć od Pipka. Ej, co ty robisz? Nie, ja tylko żartowałem na początku, nic od ciebie nie podglądowałem. Tak, nic nie podglądowałeś? Ja słyszałem. Dobra, wiesz co, tylko ten kolor nie jest taki mój do końca, chyba mi to nie wyjdzie. Ho, 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 i dobrze ci tak, kto będzie mieć lepszą chatę? Oczywiście, że ja. No nie, no widzowie, to jest niesprawiedliwe, dlaczego Pipka kolory są, czyli czerwony, a mojego nie ma? No bo mój kolor jest lepszy, a twój jest mega słaby. No nie, widzowie, naprawdę, Pipek ma idealne teraz tam zbudowaną buźkę. Widzicie to, jak to ładnie wygląda? Ja też tak chcę. Nie ma szans, ty nie będziesz mieć czegoś takiego, bo mój kolor czerwony może mieć tylko coś takiego. Ej, naprawdę, Pipek, zadziwiłeś mnie, bo ty nigdy nie budujesz takich ładnych rzeczy, a teraz to ci się udało. No i widzisz, bo ja naprawdę się staram i wiedziałem, że rozwalę twój domek w tym konkursie budowania. No nie, widzowie, nie wychodzi mi, Pipek, chyba naprawdę ty to wygrasz. No widzisz, mówiłem ci, jak chcesz, mogę ewentualnie cię zaprosić do mojego domku. Co do twojego domku? Nigdy, Pipek, naprawdę nie będę siedział w czerwonej chacie. Tak, no to dobra, sam tego chciałeś, siedź sobie w tej niebieskiej, niech ci potwory ją rozwalą do końca. Nie no, takich rzeczy się nie życzy, Pipek, naprawdę, to jest najgorsza rzecz, jaką mogłeś powiedzieć. Patrz, ja tutaj to ładnie buduję. Nieprawda, to jest bardzo brzydkie, mi się u ciebie twoja chata nie podoba. Ej, ty jesteś bardzo niemiły. No co, ty też byłeś dla mnie niemiły, więc nie mów, jakbym teraz ja był taki bardzo niegrzeczny dla ciebie. No nie,
dobra, widzowie, zobaczcie, ta moja chatka miała wyglądać epicko, a na razie wygląda troszeczkę dziwnie i wydaje mi się, że Pimpek wygra ten konkurs. Pewnie, że wygram, to było oczywiste od samego początku, tylko na samym początku dawałem ci fory, wiesz, żebyś miał jeszcze jakieś szanse. Dobra, wiesz co, ja to już zbudowałem, zobacz jak wygląda moja chatka, no troszkę inaczej niż twoja, ale też jest w sumie chyba spoko. Wiesz co, ja jeszcze nie dokończyłem swojej, ale dobra, muszę zobaczyć tą słabą chatę Luczka. Tak, a ja potem wejdę do ciebie. Zobaczmy, co ty tam zbudowałeś. No nie gadaj, ty odgapiłeś tą buźkę ode mnie. No dobra, Pimpek, ale kiedyś mieliśmy takie buźki. Dobra, wejdź sobie do środka, tutaj jest wejście z tej strony. Jak to z boku, ale to jest słabe. No dobra, niech ci będzie. Co tutaj jest? Jakaś lodówka, telewizja, ale stara. No dobra, starałem się. Dobra, ale wiesz, co jest najlepsze? Mój pokój na górze, zobacz, jak on wygląda. Ej, czekaj, dobra, muszę to zobaczyć. Co naprawdę? Jakie to jest słabe? Ty tutaj w ogóle się mieścisz? O nie, Pimpek, dobra, teraz mnie wkurzyłeś. Idę zobaczyć do ciebie, co ty niby zrobiłeś. No zobacz sam, uwaga, przedstawiam ci mój oficjalny domek. Proszę, wejdź sobie na niego. Dobra, wejdę tutaj chwilę. O, otwórz te drzwi, dobra. I what, jak on wygląda? Zacznijmy od początku. Tutaj jest moja sypialnia i nawet mój komputer. Widzisz, mam przynajmniej miejsce i nie będę się uderzał w głowę, jak będę grał. Ej, faktycznie, tu masz kuchnię jeszcze. Można sobie zjeść tego burgerka. Czekaj, spróbuję go wziąć. Tak jest, om, niam, niam. Dobra. Ej, to był mój burgerek. No dobra, niech ci będzie. Tutaj sobie możesz obejrzeć telewizję i widzisz, jest 100 razy lepsza od twojej. Faktycznie, czemu ja dałem taką starą? Tutaj jest kibelek, łód, pralka i jeszcze góra jest, ale chyba nieskończona. No co ty, bo my nie potrzebujemy drugiego piętra, ale jakbyś chciał, to możesz wejść tutaj przez uszko na samą górę. No dobra, wiesz co, chyba twój domek jednak był lepszy.